Podaj miejsca zerowe funkcji f od x równa się cosinus x, należące do przedziału od minus 2pi do 4pi. Zaczniemy od naszkicowania wykresu funkcji f od x równa się cosinus x. W tym celu musimy najpierw poprawnie oznaczyć jednostki. Na osi y jednostką będzie taka jedna duża kratka, tu mamy 1, natomiast na osi x będziemy jednostki oznaczać w radianach. Ponieważ pi to jest około 3,14, przyjmijmy, że nasze trzy takie duże kratki to będzie pi, czyli na szóstce mamy 2pi, na dziewiątce będzie 3pi i dalej na dwunastce 4pi. I w drugą stronę, na minus trójce będziemy mieli minus pi, na minus szóstce minus 2pi. Potrzebujemy jeszcze wartości połówkowe, czyli między 0 a pi będzie pi drugich. Między pi i 2pi będzie 3 drugie pi. Między 2pi i 3pi będzie 5 drugich pi. I między 3pi i 4pi w połowie mamy 7 drugich pi. I w drugą stronę, tu między 0, minus pi a 0 mamy minus pi drugich i tutaj będziemy mieli minus 3 drugie pi. Szkicowanie wykresu zaczniemy od osi y. Dla argumentu 0 funkcja cosinus przyjmuje wartość 1. Następnie dla pi drugich mamy wartość 0 i jednocześnie dla minus pi drugich jest wartość 0. Dalej, dla pi mamy wartość minus 1 i dla minus pi również mamy wartość minus 1. Następnie dla 3 drugie pi mamy 0 i dla minus 3 drugich mamy 0. I dalej, dla 2pi mamy 1, dla minus 2pi też mamy 1 i tu ponownie schodzimy na dół, czyli mamy wartość 0, dalej minus 1, 0 i 1. Teraz możemy połączyć nasze kropki. Pamiętamy, że to są takie ładne, zaokrąglone łuki. Teraz z wykresu możemy już odczytać miejsca zerowe. Przypominam, że miejsce zerowe jest to taki x, dla którego y wynosi 0. Czyli jest to taki argument, przy którym wykres przecina oś x-ów. I mamy to zrobić dla przedziału od minus 2pi do 4pi, czyli tak jak mamy narysowany ten przedział. Więc zapiszmy, że miejsce zerowe należy do zbioru. I po kolei wypiszmy wszystkie miejsca zerowe. Pierwsze miejsce zerowe to jest u nas minus 3 drugie pi. Następnie mamy minus pi drugich. Dalej, kolejne miejsce zerowe to jest pi drugich. Dalej, 3 drugie pi. 5 drugich pi. I ostatnie miejsce zerowe w tym przedziale to jest 7 drugich pi.